20 lat temu wchodziliśmy do Unii Wolnych i Suwerennych Państw. Mówiono o swobodzie podróżowania, wspólnym rynku, o wolności. W 2004 roku nikt nie wspominał o Europejskim Zielonym Ładzie, Fit for 55 czy kamieniach milowych. Polacy nie głosowali za przyjmowaniem nielegalnych imigrantów z Afryki. W 2004 roku nie wyraziliśmy zgody na dyktat Niemiec i Francji. Nie taką Unię nam obiecywali. Konfederacja chce Unii wolnych i suwerennych państw. Bez gigantycznej biurokracji. Bez ekofanatycznej polityki Brukseli. Bez wpychania do Polski imigrantów. Wolny rynek. Swoboda podróżowania. Suwerenność. Chcemy żyć normalnie. Konfederacja.